witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard i zapraszam do Gothica 3. Tutaj z góry chciałbym przeprosić za brak kamerki, ale ledwo wstałem, nie wyglądam i wolałbym się nie pokazywać aktualnie. Jesteśmy w klanie, zgaduję, ognia, tak jest, ostatnio tu skończyliśmy. Czy mamy tu jakieś zadania? Zobaczmy sobie, czekajcie. Zadanka, klan ognia, pancerz, aha, okej, okay. To co z tym pancerzem? Będziemy musieli zrobić, czekajcie. Dostarczę ci pancerz, znaczy mój topór, brzmi nieźle. Tylko co z tym pancerzem? A, Steinar z klanu Młota produkuje dobre pancerze. Dobra, więc w takim razie lećmy do klanu Młota i postarajmy się o pancerz dla tego cwaniaczka. Będziemy mieli tutaj, że tak powiem, topór tego kolesia. Chwila, klan Młota jest tu. Magiczny tamburynowruch i lecimy. Chodzi o to, że jego topór będzie nam pomagał po prostu prawdopodobnie walczyć właśnie w klanie Młota, uwalniać kopalnię. Zobaczymy zresztą, dobra. Więc tak, Steinar, który to był cwaniaczek? On jest chyba tam gdzieś pod górkę bardziej, mi się wydaje, zaraz zresztą zobaczymy. Właśnie najgorsze jest to, że tutaj w tym klanie łatwo się pogubić i... Czekajcie, tam jest, to jest ten taki super, uber, mega kowal, czy to jest ten taki... Zwyczajny kowal jakiś. Okej. Okay. Metalowy kupa. No dobra, już, nie krzycz na mnie. Jezus Maria, jakiś narwany koleś. Dobra. Tutaj kto? Ketil? Czy coś z tobą? Towary masz jakieś, dobra. O, masz 6 wytrychów, to ja sobie wezmę. Bo nie wiadomo, kiedy mogą się przydać wytrychy. Czekajcie, a tutaj? Myśliwy zwyczajny. Wygląda jakby prowadził fajny sklep jakiś, no ale nic nie ma tutaj do... Chwila, tu jest... Ciekawe jestem, co na tym szyldzie niby jest. Nie, rzeczywiście tutaj jakby jakiś handel czy coś. Dobra, trzeba tego Steinara całego znaleźć. Zobaczymy, może gdzieś tutaj. Nie, tutaj wyżej to jest ten drugi kowal. Ugolf? To ty co, to był ten? A, Ruda. A czego on nas oto uczy? Twoja Ruda. Ucz. Gotowy. Żartujesz. Nauczysz mnie walczyć. Aha, on walczyć uczy. O, no już trudno. Ale chociaż zadanie zrobiliśmy. Toporem bojowym, mistrzem walki. Jak zabić orka? To by było fajnie umieć, ale dużo oręż trzeba umieć. Więc guzik. A czekajcie, a ten co wódkie, on tutaj mieszkał. A gdzie on wyszedł? Ale to nie był ten właśnie Ulgow, czy mu tam wódkę, żeby mieliśmy przynieść? Czekajcie, a tutaj kto siedzi? Trzeba wszystkich obskoczyć, myśliwy. Okej, okay, więc tak, tu na górze nie znajdziemy. Wow, a tam kto siedzi? Zobaczymy, kto tu siedzi. O Jezus, ledwo się obudziłem, jak się ciężko mówi z samego rana. Elo, kto tutaj jest? Ingvar, cześć. Czego chcesz? Aha, tu niczego nas nie nauczysz, poza tym, że towary masz. Dobra, czyli ten ziomuś jest gdzieś na dole. Aha, dobra, bo on mnie tutaj ciężkie skrzynie dwie. Dobra, wszystko to wszystko tłumaczy. Muszę się po prostu rozejrzeć troszeczkę, żeby tutaj niczego nie przegapić. A tutaj co za chata jakaś taka... A, jest to, jest zabójca orków. Czego chcesz? Dobra, dobra, już nic nie chcę. Trzeba szukać po szyldach. Tam jest kowal, ale to jest zwyczajny kowal, tak? Czy to ten kowal? A, za chwilę się okaże. Po prostu przewinijmy się. Jest kowal. Dobra. Czyli musimy się wrócić. O, jeszcze nie włączyłem akuku. Tak, wszystko, od razu. Super. Wow, ej, czekajcie, niech tu się schodzi. Aha, w drugą stronę chyba. Czekajcie. Coś mi tutaj nie gra. Czekajcie. Okej, okay, tam. No, ta droga jest tutaj taka dziwna. Czasami mnie tutaj ciężko się znaleźć. Okej, okay. Hawk? Oto twoja Ruda? Oto twoja Ruda. Dotrzymam naszej umowy. Jeśli chcesz, zrobię z ciebie prawdziwego poszukiwacza złóż. Okej. Nie zawracaj mi głowy. No, zrobi z nas poszukiwacza złóż. Właśnie, nie zawracaj mi głowy i sobie poszedł. Super. To lubię, ale po prostu daj tą Rudę, bo ona mi nie jest potrzebna, a chociaż zaliczę parę zadań. Gdzie był ten cholerny kowal? Już nie pamiętam, patrzcie. Trochę nie grałem i od razu wszystko poleciało z głowy. Jezus Maria. Czekajcie, dobra. Zaczynając odtąd, tu jest ten obóz, przy kopalni, gdzie się wszyscy gotują do walki. No pamiętam, że kurde gościa znalazłem od razu tak łatwo kiedyś, a teraz kurde zawsze mam problemy z tym. Dobra, katarku przestań, bo mi się jakiś katar załączył, wojownik w krzakach stojący, wolnie wiedzieć co on tam robi. Czekajcie, dobra, pierwsze schody. Kogo my tu mamy? Mamy tu nic, nie mamy, mamy tylko kufer, który sobie obgrabia, co? Dwie liktury wytrzymałości, zawsze coś. Okej. Okay. Pierwsza chata, nic nie mamy. Tutaj jest strażnica. Okej, okay, możemy udać się trochę dalej. Wow, nie w tę stronę. Tędy, dokładnie, dobra. Biegniemy sobie pod górkę, biegniemy.
I teraz tak. Tutaj mamy pierwszą chatkę. Tutaj mieszka sobie. Ktoś tu mieszka? Nie, ale kufer jest, też sobie wezmę. Najwyżej mnie któryś złapie za chwilę, że stać, bo zniknęło parę cennych rzeczy, ale raczej nic nie powinno. Nic nie powinien mi zrobić. Dobra. A może on siedzi przy jakimś ognisku? No raczej. Czemu na to nie wpadłem? Chciałbym zostać wytapiaczem rudy. Musisz więc porozmawiać z Ingwarem. Do niego należy decyzja w tych kwestiach. Uważaj, jeśli nie wchodzę. Nie bierze do tej roboty. Musisz być dobry? Naprawdę dobry. Ojej. Dobra, nauczysz mnie czegoś o kowalstwie? Naucz mnie czegoś o kowalstwie. Aha, on może nas uczyć. Kuć broń z magicznej rudy. No może być, spoko. Potrzebujemy sobie dla... Potrzebuję pancerza Torala. Dla Toralda. Jaki rozmiar? Gość jest wielki i tłusty. Mam tu coś takiego. Używany, ale... Pewnie. Jezus. Dostaniesz go za 1000 sztuk złota. Dobra, dawaj ten pancerz. Chcę kupić pancerz dla Toralda. Oto złoto. Proszę. Wielki tłusty. Szle. Nawet zapakował. Patrzcie, jaki hojny, kurde. Nigdy bym nie zgadł. Dobra, ciężki pancerz mogę? Nie. Taki średni? Też nie. A lekki? Nie mam żadnego dostępnego. Shit. Dobra. Czekajcie, sprawdzę teraz sobie zadania dla klanu Młota. Dobrze, pancerz mamy. Moc przodków. A, to trzeba gdzieś tam pójść. Okej, okay. Kamień teleportacyjny Lee na pewno. W ogóle te padaczki to są po prawej stronie. Kamień przodków dla jakiegoś tam. Ja to fakt zmarł. Kosztowało mi sporo złota. Zyskiem, przybywasz sparing. Tak, dobra, pomoc. Ścigam złodzieja, potrzebuję pomocy. Owszem, przyjadę tu z topem. Grupa z sukience, pochodzi z południa. Na pozycję pogrywa piesek nie lud. Masz na myśli Alego. Tak właśnie nazywa. Kogo kradzie? No mnie. Okej. Okay. Aha, dobra, tego zadania nie wiem, czy mogę wykonać, ponieważ kamień przodków oddałem myśliwym, żebym mógł się tutaj dostać, więc chyba już skopałem zadanie. Okej, okay, tam moc przodków, dobra, lećmy po prostu do tego klanu, dajmy ten cholerny pancerz, bo on mi jest tutaj nic potrzebny. Klan ognia, hyc, tamburyno, wróg. Boże, jestem chory albo coś, znaczy mam katar straszny, a to mnie wkurza. To bardzo mnie wkurza, dobra, mord sobie tu stoi cały czas, no, gdzie jest ten cwaniaczek? Leif? Nie, a on masz... Od nas może czekać na polowanie. O polowaniu nauczyć. Gdzie będę go leźć? Chwila. Gruby ziomek. Wiem gdzie był, pamiętam. Pamiętam to jak dziś, czekajcie. Tutaj. Gdzieś, nie, przy takiej kapliczce posągu czemuś. Czekajcie, a tutaj jest jakiś kowal. Kalan. Czekajcie, o, powiedz mi o okolicy, nauczymy kowalstwie. Czego możesz nas nauczyć? A, tego wszystkiego co wszyscy. Czekajcie, a tego o okolicy, bo tej opcji jeszcze opowiedz nie mówił. Opowiedz mi o tej okolicy. Nie ma tu nic ciekawego. Lód i śnieg. A, jest jeszcze klasztor. Wysoko w górę. No, byliśmy w klasztorze. Ale od jakiegoś czasu nikt się stamtąd do nas nie odzywał. O. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, pogadaj z jakimś tam fiflofem. Jak dotrę do klasztoru? Jak... Dobra, w klasztorze byliśmy, dlatego nie musimy go słuchać. Czekajcie, biegniemy na dół, bo on na dole siedzi, już go widzę. Siemano, jakim saltem pięknym do niego. Masz pancerz. Masz tu pancerz. Nareszcie. O, oh, yeah. Co teraz? Jeśli chcesz, mogę ci towarzyszyć. Tak długo, jak będziesz w Nordmarze. No to koks. No więc szukam ludzi. Szukam ludzi. No to jednego znalazłeś. No i kicik. Chcę oswobodzić kopalnię klanu Młota. Nadal potrzeba mi wojowników. Wchodzę w to. Pójdę za tobą. Jaki kozak? Za mną. Za mną. Ruszajmy. Dobra, czy ja mogę mieć paru ludzi w załodze, że tak powiem? Mord? Na przykład? Zaprowadź mnie do klanu Wilka? Zaprowadź mnie po raz ostatni. Aha, czyli Mord może nas zaprowadzić wszędzie tylko raz. Nie chcemy tu awansu. Dobrze, czy jasne. Jeszcze jakieś zadanie tu mi zostało, że tak powiem? No nie, tu akurat nie. Klan Młota, odbij kopalnię, orkowie jest pod mostu. Okej, okay, pancerz Steinara. Muszę zdać, no, dobra, to będzie kosztowało 100 bryłek rudy. Pewnie już nawet tylu nie mam, bo oddałem. To jest dobre. Tak, mam 33 tylko. Oj, słabo. Mogłem wziąć ten pancerz sobie cholerny. No nic, trudno. Przepadło, było sobie, no i kicik. No niestety. Pancerz ten, ale tunelowy Bulgot. Właśnie, co z tym? U-Golf. A, to by trzeba przynieść coś tam... jakiś ten... Coś tam trzeba ci przynieść. Dobra, mniejsza w sumie z tym. A klan Wilka? Nie, już wszystkie zdania mniej więcej dobra. No, dobra, do klanu Młota po raz ostatni, czy do klanu Wilka? Nie, tam jest, że do klanu Wilka po raz ostatni mnie zaprowadzić, tak? Okej.
Co, będziemy tylko mieli Thorlada, czy jak mu tam? To będzie słabo, nie ma tutaj żadnych innych wojowników. Czekajcie, ja się przejdę jeszcze do tutaj klanowego tego cwaniaka ich. Może on tam coś powie na temat wojowników. A jeśli nie, to trudno, no to zawsze jeden topór więcej. No było, nie było, to zawsze coś. Dobra, tam siedzi sobie cwaniak na samym końcu. Kerf, witaj. Ty możesz nas nauczyć tylko walki, no to dupa. To mi dużo nie pomoże. No nic, dobra, mamy jednego cwaniaczka, który gdzieś się już zgubił. O, tutaj biegnie grubasek, dobra. Więc co teraz? Tu wojownicy, może spytam się jeszcze jakiegoś wojownika z... Nie wiem. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Leif? Nie, Leif tylko polowaniu. Dobra, ludziska, no to biegniemy w takim razie. Nie chcemy tu awantów. Oni nie chcą awantów, widzicie, nikt nas nie lubi, nikt nas nie chce. Czekajcie, ja tam... O, dziwny grzyb, nawet dwa. Dziwne, że nie zauważyłem ich wcześniej. Okej, no to co, biegniemy gdzieś. Dobra, Morcie, nie wiem, możesz mnie na przykład zaprowadzić po raz ostatni do klanu wilka. Biegnijmy, dobra. Mam fajną ekipkę w sumie, znaczy jest nas paru. A tych myśliwych? A, wiem, właśnie tych myśliwych trzeba będzie. Okej, to odprowadzimy do klanu Młota tutaj, Morta, znaczy on sam się odprowadzi w sumie. I weźmiemy tam tych myśliwych z klanu wilka chyba. Znajdziemy, oswobodzimy czy coś takiego, czym pomożemy tam w polowaniu i wtedy będziemy mieli już jakiś tam zastęp za sobą ludzisków i wtedy będzie można pójść i uwolnić kopalnię. Dobra, już jestem, moja mama mi tu wpadła. Nie lubię tego, jak mi ktoś wchodzi podczas nagrywania, kurde, wkurzająca sprawa. No ale nic, no, domownicy niestety nie śpią i już buszułem po domu. O, jestem ciekaw, czy mogę wydobyć. O, mogę wydobyć. Czekaj, Mort, nie biegaj tak daleko. Bo tej żyły nie wydobyłem. Nie wiem dlaczego. Wcześniej założyłem jej. Cyk, cyk, cyk. Okej, okay. Jest. Ale fajnie ta kusza wygląda. Wow, podoba mi się. Dobra. 0, 10, 0. Okej, okay. I mamy broń założoną i biegniemy za Mortem. Gdzieś on biega w ogóle jakiś po krzakach. Ten Mort jest jakiś w ogóle wyjęty spoza prawa. On to w ogóle wszędzie biega, gdzie się daje. Ja bym się bał w takie krzaki wbiec, bo nie wiadomo, czy za chwilę bym znowu nie spadł z jakiegoś klifu. Tamten grubasek w ogóle, jak mu się ciężko jakoś biega. Widzę. Jestem ciekaw, czy ma jakoś inny styl biegania tamten, w tamten ziomeczek. Nie, w sumie tak, tak troszeczkę może mu tłuszczyk przeszkadza. No ale, no niestety. Trollololo, czemu troll? Czemu troll? Ja rozumiem, że dużo potworków spotkaliśmy po drodze. Nawet walczyliśmy z cholerną grupą orków, ale troll? Dobra, pozabawmy się. Ała, jak dostałem w ogóle. Dlaczego ja dostałem w ogóle? Nie mam pytań. Nie powinienem dostać. Dlaczego to idzie tak łatwo? A, dobra. Okej, okay, no i oczywiście... Co za olbrzym? Co za olbrzym? No kurde, stary. Muszę aż się napić, bo mnie dziabnął cwaniaczek. Ech, ech, ech. Myślałem, że się uda uniknąć tego dziabnięcia, ale widzicie, że ten to się jak zamachnął, jak nie walnął. No to porłacie, dobra, czekajcie jeszcze sobie. Zjem mięsko, a co? I lećmy teraz. Pa-pa-pa-pa, bądź biegaj. A nie chodź, Mord. Morcie, prowadź, tam się coś świeci. A, dobra, tu byli orkowie. Wtedy tu się działo, oj, się działo wtedy tutaj. Nieźle, niezłe szaleństwa. Tam na tej górce nie byłem. No nic, będzie trzeba kiedyś się tam przejść jeszcze. Zobaczymy. Ja tutaj jeszcze w Dordbarze trochę posiedzę. Znaczy, trzeba odbić praktycznie kopalnię, żeby mieć dostęp do pieca. I tyle w sumie z tego wszystkiego. Dobra, ci orkowie tutaj poginęli. W ogóle tutaj był ten lodowy olbrzym, golem, czy ja mu tam. Nie wiem dlaczego. Nie pamiętam, żebym się bił z jakimś lodowym cwaniaczkiem. O, słyszę wąsza. Gdzieś tutaj. No nic. Jaka fajna przełęcz, kurde. Mor, dlaczego musisz biegać zawsze takimi dziwnymi ścieżkami? Ja bym na przykład sobie tam poszedł, bo tam może być coś fajnego w krzaczkach. Ohohoho, zły ja. Dobra, Mord, biegnij. No biegnij! Biegnij! No, dobrze. Gratuluję. O Jezus. O Jezus. Ciężko się nagrywa z Reda. Najgorsze jest to, że człowiek ledwo wstał, nierozgadany, z jakimś katarem, nie wygląda w ogóle takie łe masakra, ale nagrywać trzeba, bo nie nagrywałem Gotika chyba z tydzień, jak nie dłużej. I to boli, bo niestety, ale wczoraj się już udało rozwiązać problem z moją Nostradą. Przyjechali kolesie, monterzy z Orange'a, no i pobawili się przy kablach, jakieś porobili jakieś głupoty, no i zadziałało. Cudem, normalnie. Gdzieś tam jeden pogrzebał przy gniazdku, już coś tam popsuł, potem naprawił, oj Jezus, z godzinę siedzieli się, męczyli, aż w końcu wymyślili, no i się udało na szczęście naprawić. I jeszcze w ogóle internet przyspieszyło dziwo, jak oni pogrzebali, bo było tam zazwyczaj do nuladu 7, a potem się zrobiło nagle 10 ponad. I to było takie wow, fuck.
Jakim cudem? Jestem ciekaw, ile dzisiaj będzie. O, chyba zgubiłem ziomeczka. A nie, biegnie. Tylko, że jego tłuszcz trochę się mu przeszkadza w bieganiu. Czekajcie. Okej, tu jest ładny spadek i nie chciałbym spać z niego. Czekajcie, zaczekam na naszego ziomeczka, który biega strasznie powoli. Okej, już jest, dlatego możemy ruszać. Dziwnie, że wcześniej tych wilczych ziółek nie widziałem. O, jest jakiś kotek. Szabloząb. Pyk. Ole, muzyka się włączyła. O co chodzi w ogóle? Tak znikąd nagle. Dobra, szablozo. Wow, tam jaka ekipa idzie, widzicie to? Widzieliście, jak sobie szli? Tamten, szli ten. Jakieś golemy i gobliny i w ogóle. I tak fajnie w takim rządku szli. Fajnie, fajnie, naprawdę. Dobra, a on się tam bije z czymś. O, ciekawe z czym. Oła, ugryzł. Ugryzł mnie. Dawaj. Dziabnął mnie, widziałeś? Dziabnął. Normalnie. O jedną parszywą bestię mniej. Idziemy pomóc jeszcze tamtemu ziomeczkowi, bo nie wiem, z czym on się bije. O Boże, on się tu bije z fajną. O, słyszę jakiś głos. Czy to był twój głos, ty? Nie. Tu się ktoś klepie. Gdzie się bije? Ach, tutaj ktoś jest. Kim ty jesteś w ogóle? Fajnie wyglądasz, pomogę ci. No, ziomeczki, chodźcie mi pomóc. Kto to jest? Zaraz się okaże zresztą. Fajnie wygląda, mają taki fajny płaszczyk. Okej, widzę, że tu ostra walka się wywiązała nam. Wow, wow, wdepnęliśmy w ładne bagno w tym momencie. Czekajcie, temu chcę ziomeczkowi pomóc. On tu trochę umiera. Czekajcie, nie wiem, dlaczego nie mogę bić tego wilka. Dobra, ej, bo tam mojego zioma jeszcze bije jakiś ogr w ogóle, elo. Ulgos brzuchaty? What the fuck is that? O co chodzi? Ol mi jebnął, hardkorowo. Bezi, bezi, bezi. Tego Ulgoza, czy jak mu tam przydałoby się bić? O Jezus Maria, ol bym dostał. On tu mi za chwilę zabiją Morta, a Mort musi żyć. A Mort już mi zginął przez tysiące... No kurwa, gobliny pierdolone, ja pierdolę. Gincie. No, już. O, jeszcze jakiś, tak? Dobrze, gin. Tobie też. Zrobimy co trzeba. Tego Ulgoza cwaniaczka trzeba. O, gorzej jak się na mnie obróci teraz. No nie, te gobliny to mnie za chwilę chyba. Tak, co chwilę mi ktoś bija do pokoju. Jak ja to kocham z samego rana. A to pranie, a to jakaś kasa, a to jakieś. Co robisz po południu, a coś tam, a coś tam. Ech, aż się zapiszę z tego wszystkiego, ponieważ tutaj walczymy bardzo mocno. I nie chciałbym, żeby któryś z moich ziomeczków zginął. W ogóle nie czaję, o co chodzi. Jakim cudem my trafiliśmy na jakiegoś Ulgoza. Po raz pierwszy gościa widzę. A prawdopodobnie jest związany pewnie z jakimś questem albo coś. No ale spoko, dobra, tutaj zapisane. Lecimy dalej, bo ja tutaj ginę, dlatego zrobiłem zapis, jakbym miał umrzeć. Bo ten Ulgos cwaniak tutaj naprawdę klepie ostro. Tylko, że właśnie on dobrze ucieka. Dobra, jeszcze z dwa strzały. Jeszcze ze strzał. O mój Boże! Ale bym zginął. O ja cię. No, niebezpiecznie, niebezpiecznie. Ziomeczki, pomóżcie mi, pomóżcie mi. No i zginąłem. Beź, dlaczego się nie zasłoniłeś tarczą? To było dziwne. Dobra, muszę się wczytać. Ale dostałem hita. Kurde. Mogę uciekać w sumie. No i nic. 24 po, hits. Tak, jest 24 po, już 10. Matko było, jak ja długo spałem. Nie no. Wczoraj wstałem na przykład do 7.30, a to już jest u mnie naprawdę sukces wielki. Zostać w weekend tak wcześnie. O. Ale kola jest dobra. Jednak. Zawsze trochę tej kofeinki, trochę cukru i tak dalej. To stawia na nogi, powiedzmy, tak z rana, jak sobie łyknie człowiek taką szklaneczkę coli. Ale i tak śniadanko będzie trzeba zjeść. Dobra, mniejsza o tych wszystkich śniadankach, kolach i innych cwenia. O kurde no. Fajnie, że startuję z bronią. Czekajcie, ja sobie zrobię tak, bo tutaj trochę dostaję w pupę. Po prostu łyknę sobie miksturek. Teraz będziemy klepać. Najpierw pozbądźmy się goblinów, bo tutaj, kurde, moi są związani taką głupią walką z goblinami. Bardzo niepotrzebną walką z goblinami. Dobra, niech tego Ulgoza, czy jak mu tam wezmą. Dobra, tu jest ziomeczek, który nam by chętnie pomógł na pewno, widzę. Dobra, te gobliny. Okej, wilki, wilki, właśnie wilki chcę bić. Dobra. Co to za koleś jest, którego właśnie ratuje mu dupę? O kurwa, Ulgos przyszedł. Na imprezę. Oh shit. A tam moi się biją z tymi goblinami jeszcze, no nie, mam pytań. No bita się, ale szybciej, panowie, panowie, my nie mamy czasu na takie rzeczy. My tu już powinniśmy w klanie wilka być 10 lat temu. Kurde, a propos tych wilków, to strasznie gryzo. No.
Moja taktyka? Coś nie działa. Dobrze, odskakują. Dobra, jeszcze dwa strzały. Okej. Widzę, że tu wilki teraz... O dobra, Mord się bije z tym Ulgozem. No i daj wpierdul. Ale spokojnie, powinien przeżyć. Bo postacie są dobre, odporne na wszystko inne poza wilkami i ogrami chyba. Ojojoj. Tak mi się wydaje, że ktoś mi pisał kiedyś. Dobra, ale to wilki, kurna. O, super, dziabnął kolesia. Znaczy, koleś dziabnął wilka. Ale teraz tego Ulgoza trzeba. Ja go w plecki, a ty go w brzuszek. Albo coś, nie wiem. Dobra, bi, 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 bi. Dobra, weź, uciekamy. Lekka lota, okej. Tutaj. Bogir! Bogir to jest? What the fuck w ogóle? Przecież Bogir... Bogir już dawno powinien gdzieś być... Tobie już powiem, gdzieś powinien być w ogóle, nie wiem. Daleko stąd, przecież ty powinieneś umierać gdzieś sobie na luzie. A Bogir sobie jeszcze biega, w ogóle bije się z wilkami, what the fuck. Dobry jest, naprawdę. Dobra, chłopaki bijcie, ja będę biegał wokół was, a wy go klepta. Bo boli mnie. O, super, Mord jest... Kurde, Mord jest nieocenioną pomocą jednak. Ten cwaniak nowy jest jakiś słaby na razie. Trochę mnie pasuje. Dobra, jeszcze strzał, jeszcze strzał. O, dobrze. Cholerny grubas nie żyje. Doświadczenie 5000. Awans, w ogóle. Co się dzieje? Co to za zadanie? Boże. Dobra, Bogirowi pomóżmy jeszcze. Tak, ale nie chcę bić Bogira, kurde, tylko wilka. O, super. Bogir, powiesz mi coś? Nie chcę tu awantury. Dobrze, w ogóle niezła bania, powiem wam, z tym Bogirem wyszła. Tak myślałem, że to on, ale mimo wszystko jestem zaskoczony, że on gdzieś tutaj cały czas krąży i można go spotkać. To ciekawe, i w ogóle cholerny grubas nie żyje. To ciekawe, w sumie ciekawe zadanie. O, Mord się znowu z czymś bije. No jest jakieś goblina, ale patrzcie jaką armię czarnych goblinów i wszystkiego innego miał ten cały grubas, którego tu zatłukliśmy. Dobra, i oczywiście Mord się znowu... O Jezu, jakieś gobliny to jeszcze dzikie. Pojedyncze. No załatwi, załatwi. Okej, cholerny grubas to miał 3 wody, więc spoko. Okej, kolejny goblin. O Jezu, ile was tu... Więcej was matka nie miała? Jeden na drugim goblin. Ale dobrze, bo dużo doświadczenia zdobędziemy. Aha, one miały to obozowisko jakieś. To załatwi. A, no załatwi. Dobra, lećmy dalej w takim razie. Ja sobie wyknę miksturkę taką zwyczajną. Hyc! O właśnie, gdzieś podobno w okolicach tej chaty są ci myśliwi spalonej. O, chyba tam za tą chatą nawet to jest. Tak przynajmniej mi ktoś pisał. Zaraz się zresztą okaże. Dobra, chłopaki, Mord, chodź, biegniemy jeszcze trochę dalej. Zobaczymy. Dobrze, w dobrą stronę mnie prowadzisz. Ja odbiję tutaj za chwilę w prawo i zobaczymy, czy to ci myśliwi tutaj siedzą, naprawdę. Zaraz się okaże, bo podobno gdzieś w okolicach tej chaty spalonej. Tak, są myśliwi. Dobra, F5 i biegniemy do tych myśliwych. Im powinniśmy pomóc w jakiś sposób. Mam nadzieję, że Mord nie będzie się gdzieś nie zgubi. Czy coś. Dobra, widzę tu jakieś rośliny. Dwie. A, dzikie jagódki. No, ja będę zbierał nawet. Myśliwy, myśliwy. Czy ktoś z was w ogóle ma imię? Jorn. Chcesz nam pomóc? Mogę pomóc w polowaniu? Ostrzegam cię jednak. To bardziej wyprawa wojenna niż polowanie. Przez tych orków nie sposób polować w pojedynkę. Jak zamierzasz rozwiązać ten problem? Zabij każdego orka, który ci wejdzie. Dobra. Najważniejsze, żebyś go zabił, zanim no wow. Ciebie. Boisz się? Już ja nie ci boję pokażę, się niczego i nikogo. Ale ci orkowie są silni. Posiekają cię na kawałki, jeśli nie będziesz uważać. A to nie brzmi. Ciekawie, prawda? Ano. Klan Młota ma. Klan Młota ma. Kłopoty z orkami, tak. Słyszałem. Chcesz, żebym cię uczył, czy szukasz kogoś, kto pomoże ci przegonić właśnie to orków? Drugie. Potrzebuję paru dobrych wojowników. Potrzebuję paru dobrych wojowników. W porządku, ale na razie nie mogę stąd odejść. Jensgar potrzebuje dobra. Tych skór. Kiedy już ile tych skór? Chcę... Mogę i wie... No. Okej, zdolności łowieckie, rozwinę zdolności łucznicze, strzeleckie... dobra. On tutaj nic nie ma znowuż. Ale jakich skór? Dobra, lisk. Czego chcesz? Orkowie wzięli kopalnię klanu Młota. Orkowie zajęli kopalnię klanu Młota. Niedobrze. Gdzie człowiek nie pójdzie, okazuje się, że wszystko zajęli orkowie. Uspokój się. Wypędzę ich stamtąd. Przymknę wykurzyć. Pomogę ci. O! Super. Czyli... potrzebujesz pomocy z orkami? Pomocy? Jeśli zjedziesz w głąb rozstawień, znajdziesz niewielkie obozowisko orków. Jensgar nie pozwala mi się... Jesteś chętny. Z garem. Okej.
Czyli widzę, że tutaj jest ziomeczek. Nie, nie z tym chciałem gadać, tu jest jeszcze Jęzgar. Witaj. Przywódca, no dokładnie. To cud, że zdołałeś tu dotrzeć mimo tych wszystkich... Spokojnie, nie, żadnego problemu. Czego tu szukacie? Czego? Skór. Należymy do klanu Wilka. Ale zapasy skór się wyczerpały, a my mamy swoje zobowiązania. Niestety, z powodu orków możemy jesteśmy uzbrojeni po zęby, jakbyśmy się wbierali na wojnę. No tak. Okej, da się tu pohandlować? Potrzebujecie pomocy? Jeśli potrafisz posługiwać się... Jesteś mile widziany w drużynie. Super. Rul obiecał łuk najlepszemu... O, to już mamy łuk nowy. Czego wam trzeba? Przynajmniej 30 skór... I trochę skorbizonu. Wszystkie łupy przynosimy... Nie ma problemu. Dobra, więc oto wasze skóry. Oto wasze skóry. Więc mamy już wszystko. Jesteś dobry. Wiadomo, myśliwy. Najlepszym. Bez ciebie byśmy sobie nie poradzili. Jest bardzo wdzięczny. Za waszą wdzięczność. Zasłużyłeś na ten łuk. Łuk kompozytowy dostaliśmy. Całkiem słodko. Szukam Sardasa w ogóle, ziomuś. Wieża na północy? Nie mogę ci pomóc. Porozmawiaj z Hansonem. Zna drogi i bezdroża lepiej północy. Lepiej niż to ginę. Dobrze, gdzie znajdę Hansona? Mówiłem ci. Północy. Na północy. Hmm. Często poluje na wyżynie. Wiemy górami jakieś, nie tylko klan młota. Okej, przysłałem mnie klan młota w ogóle. Da się to pohandlować jakoś w ogóle? Tak. Ze mną, aha, okej. A co ci trzeba zrobić? Trzeba. Obóz orku. Płoszą zwierzynę. Jeśli wiesz jak nie zabić orka. Zlikwiduj obóz orków. Ciekawe który, bo już zlikwidowałem ich parę. Dobra, przysłał mnie klan młota. Przysłał mnie klan młota. Czego chcą? Orkowie zajęli. Co mi odzyskać? Domyślam się, ale zwracasz się do niewłaściwej osoby. Jestem myśliwym. Lepiej poproszę o pomoc. Łucznicy też by nam się przydali. Ale poczekaj, aż tu skończymy. Skóry muszą trafić dobra. Do wioski. Okej. Okay. Czyli on załatwiony już jest. Czy ten? Potrzebuję paru dobrych wojowników. Czas czym pokazać jest ból? Możesz nam liczyć? Ale przygotować? Musimy się... Słuchaj, niedaleko stąd robi strzały. I nie są to żadne eksplodujące. Udaj się do je... Załatw mi tu się. Dobra, chyba już mam takie strzały, więc spoko. Oto... Dobrze, dzięki super. Tym strzałom sam załatwię Koks. Dobra. On też może już atakować, ale nie wiem co się stanie, jeśli kliknę opcję atakujmy. Czy oni już tam pobiegną i ooo, zrobią rzeź? Czy będzie luzik? Czekajcie, no spróbujmy. Chociażby gra zapisana także. Do ataku. Ruszajmy! O, jest! Jorn szykuje się do ataku. Dobrze. Czyli on jest. Czekajcie, mogę wysłać? Idź do punktu spotkania? Czyli pójdzie do tego. Idź przodem. Spotkamy się w umówionym dobrze. Punkcie. Okej. Okay. Czyli on idzie. Jorn idzie udać się na miejsce spotkania. Czekajcie, gdzie jest ten kolejny cwaniaczek? Ten, który był tutaj jeszcze przed chwilą. Czekajcie. Taki na I chyba miał imię. Czekajcie. Myśliwy, myśliwy, myśliwy. A ty możesz też się udać na przykład na punkt? Idź do punktu spotkania? No właśnie. Idź. Się w umówionym punkcie. Dobra, to pójdziecie chłopaki sobie razem. Czekajcie, ale tu przecież był jeszcze jeden ziomek. O, już mi się koleś zgubił. No gdzież ty jesteś, cholera? Przed chwilą jeszcze tu byłeś. Dobra, oni idą. Ten taki ziomek, też miałem opcję, atakujmy u niego już, bo mu coś tam dałem, nie wiem, obojętnie, ale gdzie on jest? Kurde! Przed chwilą jeszcze był, abym miał dodatkową parę rąk do pomocy, po prostu. I jeszcze morta gdzieś zgubiłem, najlepsze to jest w tym wszystkim to. Okej. Okay. Kolejna bestia! Tak, 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 kolejna bestia. O, jest mort, dobra, ale gdzie jest tam ten ziomeczek, który miał mi pomóc? Był jeszcze jeden, widzieliście sami, że ten co tam z nim gadałem o jakiejś głupocie i miał opcję, żebyśmy atakowali. Dobra, to jest myśliwy, myśliwy. Czy on już wrócił, czy co? Ten co mieliśmy z nim atakować jakąś tam kopalnicę. Nie wiem, macie tu coś do spania, to mi się przespał, może się zrespi gdzieś. No cholera jasna. Dobra, mniejsza z tym. Już trudno, oleję typa. Biegniemy do klanu Wilka z Mortem dalej. Mamy dwóch ziomeczków, chociaż tyle dobrego, że zawsze ktoś. Będziemy mieli Morta oczywiście, jeszcze może kogoś się uda dorwać. No ale gdzie jest ten cwaniak, co my go wcześniej spotkaliśmy? Czekajcie, bo Mort gdzieś tutaj miał, właśnie się zgubił. Kurde, mogłem się w sumie spytać od razu tamtego atakujmy i mieć po problemie. No nic, dobra, biegnijmy do klanu Młota i skończymy. No kurde, ale gówno, przecież był koleś i mogłem mu powiedzieć atakujmy. I oczywiście tego nie zrobiłem, no i koleś znikł. Mort, biegajże. Nie rób takich wiks dziwnych. Urrr, wkurzająca sprawa. O Jezus. O, rozpruwacz. Czemu nie zginąłeś jeszcze rozpruwaczu? Dziwi mnie to bardzo. Jeszcze jedna bestia. Cholerna bestia. Mort to dziabnie, albo i nie. Dobra. Ta jest. Pokazałeś mu.
Nie będzie za bestio. Tobą tęsknić. Mord, leć. Do przodu, dobra. O nie, trudno i gorzej, bo będę musiał edytować to wszystko. Cholera, bo mi tutaj wbijali na chatę. Znaczy do pokoju i będę musiał znowu przecinać odcinek. Jak ja tego nie lubię robić. Ach, kurde. A w sumie, dobra. Jesteśmy już prawie przy klanie Wilka. Tutaj idziemy po raz ostatni. Pomogliśmy w sumie myśliwym, także luzik. A może tamten koleś po prostu udał się do klanu tutaj już Wilka. Nie wiem po co bym miał to robić w sumie, bo oni tam przecież mieli to obozowisko jeszcze. Bo jeszcze tam coś chcieli robić, także nie wiem po co miałby tu przychodzić. No ale zobaczymy, może znajdziemy typa gdzieś tutaj. Okej, Morczy, jesteśmy już w klanie Wilka. Powiemy tutaj, że udało nam się pomóc myśliwym ze skórami. Zebraliśmy odpowiednią ilość skór już dawno temu oczywiście. I dlatego widzicie, warto zbierać wszystko, bo nie wiadomo kiedy to może nam się przydać. Takie chociażby skóry. Garik? Nie, Garik nic nam nie pomoże. Tutaj są wojowniczki, które... Oboje będziemy mieć kłopoty. Ojej, dlaczego byśmy mieli mieć kłopoty? Jezus Maria, jakie tutaj od razu dziwne. Dobra, w takim bądź razie jesteśmy już w klanie Wilka. No i teraz będziemy musieli się jeszcze rozejrzeć za ludźmi. No, oto klan Wilka. Dobrze, zadanie wypełnione w ogóle, fajne zadanie. Gunnar, ty możesz nam pokazać towary. To nie. Tutaj jest myśliwy z myśliwym. Okej, okay, jedzą sobie coś. Nie wiem, przebiegnę się jeszcze troszeczkę tutaj. Może kogoś znajdę, kto by mógł mi pomóc. Nie wiem, kowal jakiś. Tu chyba był jakiś kowal. O, ciężka skrzynia. Larson. Nie, to masz tylko towary znowuż. Czekajcie. Dobra, tutaj kto jest? Wojownik z myśliwym. Tutaj będzie ten cwaniak, który sprzedaje wszystko. Tylko, że on pewnie śpi już. Tak jest, tak myślałem. Run. Te towary. Sprzedajesz, to nie chce nic. No nie, no rozejrzyjmy się w takim razie troszeczkę jeszcze za tymi ludźmi. Może ktoś mi jeszcze pomoże tutaj. Czekajcie, jak to się włoziło na tą górę. Jezu, dlaczego te klany są tak z dupy pobudowane? To najgorsze w tym wszystkim jest to, że właśnie te ścieżki, one są tak dziwnie czasami ciężkie do znalezienia, albo gdzieś zarośnięte, albo nie zaznaczone jakąś żadną pochodnią czasami nawet. To jest tak wkurzające. Okej, okay, kto to jest? Wojownik z wojownikiem? Tak, czyli oni mi nie pomogą. Ale jest tutaj ten ziomeczek, który siedzi gdzieś pewnie albo śpi. A, wolę żyć. Nie chcemy tu Grim, nie powiesz mi nic, naprawdę? No, ale gówno. Dobra, kończymy. Kończ waść wstydu oszczędź, zapisujemy grę i żegnam się z wami, mówił Robin Skateboard w bardzo leniwym i poradnym odcineczku. Ach, masakra. O Jezus. Jeszcze ten katar mi przeszkadza strasznie. Będę musiał psiknąć sobie coś w nodze, bo nie wiem. Masakra. No i zgubiłem jednego cwaniaczka, który mógł mi pomóc, nie wiem gdzie. No dobra, trzymajcie się ludzie z kamerą i skateboard, papa. W ogóle jakieś dziwne coś nad tym. Co to jest w ogóle? Aha, jakiś jeleń czy inne gówno. Dobra, siemano, cześć!